W dzisiejszym filmie poznacie kolejną odsłonę tortu łączonego, tym razem od strony pralki. Zapraszam Was po przepis krok po kroku, jak przygotować taką pralkę. A jeżeli chodzi o kule na tort, to znajdziecie je w osobnym filmie, tam gdzie mam tort Full Plain Cake. Tam też zrobiłam właśnie takie kule styropianowe. Tutaj już ten krok pomijam, ponieważ ten film i tak będzie dosyć długi. Najpierw masę cukrową rozwałkowujemy sobie na grubość 2-3 mm, a następnie będziemy z niej wycinać prostokąt o długości takiej, aby mniej więcej był w wysokości całego tortu. No i szerokości proporcjonalnej do całości. U mnie było to około 10 na 12 cm, o ile dobrze pamiętam. Natomiast u Was musicie to dopasować do wielkości tortu, jaką będziecie mieli. Następnie biorę sobie dwie wykrawaczki w kształcie koła, jedną większą, jedną mniejszą i lekko dociskam do masy, natomiast ich nie wycinam i to będzie mój środek pralki. W środku będą jeszcze ubrania oraz szkło. I znowu masę cukrową białą rozwałkowuję sobie dosyć cieńko i małym kółkiem lub tylką wycinam sobie kształt koła, które następnie doklejam z prawej strony na dole i to będzie taka imitacja odpływu. Następnie znowu rozwałkowuję sobie dosyć cienko moją masę i wycinam prostokąt, który powinien być tak samo szeroki jak cała pralka. Natomiast jeżeli chodzi o grubość, to już musicie sobie tutaj dopasować do całości, żeby to symetrycznie wyglądało. U mnie to były około 2 cm i to będzie taka imitacja panelu, na którym będą guziki i wyświetlacz. Prostokąt przyklejam na górze tuż przy brzegu. Kolejno wycinam jeszcze jedno białe kółko oraz prostokąt i tutaj białe kółko to będzie pokrętło na środku, a prostokąt to będzie imitacja kasetki, w której będę robić też wgłębienie i to umieszczam z lewej strony. Jeżeli chodzi o białe elementy, to na razie ostatnim będzie prostokąt, który będzie się znajdował na górze i tutaj też trzeba to dosyć symetrycznie wymierzyć. Wiadomo, boki muszą być takie same jak bok pralki, natomiast jeżeli chodzi o długość, no to też musicie sobie dopasować, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I ten element będziemy suszyć na płasko, ponieważ on będzie znajdował się na górze tortu. I teraz dosłownie kilka takich kolorowych elementów z masy cukrowej uplastyczniam w dłoniach, a następnie przyklejam tak, żeby zmieściły się w środku tego mniejszego kółka i to będzie taka imitacja ubrania, które właśnie się pierze. Z czarnej masy cukrowej przygotowuję sobie jeszcze taki mały prostokątny wyświetlacz, który będzie znajdował się po prawej stronie na panelu. Kolejno rozpuszczam sobie izomalt w garnku i doprowadzam go do temperatury około 160 stopni. Już mam przygotowane matę silikonową oraz ring, do którego będę wylewać mój izomalt i tutaj warto robić to w rękawiczkach i mata musi być koniecznie przeznaczona do wysokich temperatur, ponieważ inaczej wszystko Wam się rozpuści, sklei. Papier do pieczenia nie jest tutaj zalecany.
I kiedy temperatura osiągnie 160 stopni, a izomalt będzie rozpuszczony, to przelewam go sobie właśnie do tego ringu, a następnie, kiedy zaczyna zastygać, przekładam na rant, tak żeby jeszcze, kiedy jest taki elastyczny, dało się go uplastycznić i wygiąć. I tutaj z ringu wyciągam go też, kiedy on jest ciepły, ale jeszcze elastyczny. Następnie go formuję na ringu tak, żeby miał lekką wypukłość na środku. I kiedy jest całkowicie wystudzony, z obu stron pstrykam lakierem spożywczym, tak żeby później dobrze mi się trzymał, żeby nie zawilgł, żeby nie zmatowiał. I później taki, kiedy już jest dobrze zastygnięty, właśnie układam na moim praniu w pralce. I następnie rozwałkowuję sobie białą masę cukrową i robię z niej dwa okręgi tak, żeby później zakleiły mi to łączenie, żeby nie było widać z zewnątrz nigdzie tych ubrań, które są pod spodem, tak żeby to wszystko było ładnie wykończone. I takie kółko od razu przyklejam na górę i wszystko będzie się dobrze trzymać. Teraz przez kilka dni suszę całość. I dopiero później, kiedy już ta masa będzie całkowicie sucha, zastygnięta i twarda, będę sobie robić znaczki jeszcze na moim wyświetlaczu i na pokrętle. Kiedy masa cukrowa już całkowicie zastygnie, pisakami spożywczymi dorysowuję sobie detale takie jak wyświetlacz oraz pokrętło. Teraz pozostało jeszcze przygotować napis. Ja tutaj robię sobie taki płaski z użyciem stempli zmieniowych form, natomiast jeżeli chcecie zobaczyć, jak przygotować napis z użyciem formy silikonowej, to zajrzyjcie do tej części filmu, gdzie mam misia. Tutaj rozwałkowujemy masę cukrową na grubość około 2-3 mm i odciskamy nasz napis. Ja tutaj używam stempli zmieniowych form, ponieważ według mnie one są najlepszej jakości, jest dużo wzorów do wyboru, są bardzo trwałe, nie odkształcają się, a litery są bardzo czytelne i mamy też polskie znaki, cyfry i tak dalej, bo jak widzieliście w poprzedniej części, tam nie było właśnie cyferek, a one też często są potrzebne. I tutaj za pomocą listwy dystansowej najpierw układałam sobie napis, później go dociskałam i dopiero teraz wycinam nadmiar masy tak, żeby uzyskać pożądany kształt. Możemy zrobić szarfę, prostokąt, falę, co nam się tylko żywnie podoba. I teraz wystarczy już nasze wgłębienia lub całe litery pomalować barwnikiem spożywczym. I ja zawsze pokazywałam Wam taki złoty Sclair Baumann, ale on jest do kontaktu z żywnością, tyle że niejadalny. Tym razem mam taki złoty ze słodkiego bufetu i tutaj rozrabiam go ze spirytusem i najpierw cieniutkim pędzelkiem wypełniam wgłębienia. I zobaczcie, że wystarczy tylko dotknąć czubkiem pędzelka do tego wgłębienia, a ten barwnik sam się rozprowadza. Dzięki temu później nie mamy takiej wpadki, że gdzieś nam ten barwnik się rozleje. Natomiast właśnie tutaj też jakość tych liter, które używamy do odciśnięcia, jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli te wgłębienia będą faktycznie takie wyraźne, to ten napis nam nie wypłynie nigdzie, ten barwnik. Natomiast jeżeli to będzie taka, powiedzmy, bardzo cienkie będzie to wgłębienie, no to wtedy jest ryzyko, że po prostu gdzieś nam ten barwnik wyleci, albo jeżeli będziemy ciągnąć pędzelkiem. Taki gotowy napis albo formujemy na rancie, albo zostawiamy do wysuszenia na płasko i teraz przechodzimy do dekoracji tortu. W dniu dekorowania wszystkie elementy przyklejam sobie na świeży tynk bądź za pomocą świeżego tynku już do gotowo otynkowanego tortu. U mnie akurat przez to, że tutaj trzeba było jeszcze wykonać kancik, to przyklejałam sobie te elementy na trochę świeżego tynku, który zostawiłam w misce. Natomiast te wszystkie kule z masy cukrowej są przyczepione po prostu za pomocą wykałaczek. Dodatkowo wcześniej zrobiłam jeszcze takie imitacje ubrań, które teraz widzicie, zostały przyklejone, napis dołożyłam do góry i jeszcze z masy cukrowej formuję takie zupełnie malutkie kuleczki, które już są bez wykałaczek i doklejam je jeszcze w szparę pomiędzy front naszej pralki a górę, tak aby to wyglądało trochę jakby te bąbelki wychodziły z pralki. I po dołożeniu wszystkich dekoracji stwierdziłam, że jeszcze czegoś mi brakuje i zrobiłam taką imitację pojemnika z proszkiem do prania oraz tutaj troszkę na górę posypałam pokruszonymi bezikami. Tego nie widać już na filmie, ale tutaj wystarczyło zrobić tylko taki mały niebieski kwadracik, do tego małą klapkę i pokruszyć beziki. I w ten oto sposób udało mi się połączyć dwa skrajne tematy, misia i pralkę. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło, a jak Wy uważacie, dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was przydatny i inspirujący, a jeżeli tak, to koniecznie pochwalcie się własnymi dziełami w tej tematyce. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego.